Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku Angielski to podstawa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wprowadzaniu nowej leksyki. A co na to nowa podstawa programowa? Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie, stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej. Jak Wam się to założenie podoba? Mnie ono bardzo cieszy. Po przejrzeniu sobie nowej serii podręczników wydawnictwa Nowa Era wypisałam sobie kilka inspiracji i zawarłam je w takich 7 zasadach czy przykazaniach, które za chwilę Wam przekażę i które dotyczą wprowadzania nowej leksyki. Zasada numer 1 przy wprowadzaniu nowego słownictwa to pobawmy się, czyli zabawa, twórcza zabawa w ruchu z multisensoryką w tle na pewno spodoba się i tym najmłodszym, i tym trochę starszym uczniom. Oczywiście podręczniki stanowią wspaniałą bazę ku temu, natomiast my jako nauczyciele możemy dorzucić coś od siebie. Ode mnie taki narzędziownik, inspirownik na końcu programu. Zasada numer 2 przy nauczaniu nowego słownictwa to zaangażuj mnie. Pozwólmy naszym uczniom na samodzielne tworzenie historyjek obrazkowych, chmur wyrazowych, gier planszowych i innych rzeczy, które pomogą im w nabywaniu i utrwalaniu nowej leksyki. Punkt numer 3 to wizualizacja, czyli pokaż mi obraz. Zasada wizualizacji jest taka, że jak poznajemy nowe słowo, to w głowie pojawia nam się obraz. Wykorzystujmy obrazki i fotografie, które pojawiają się w naszych podręcznikach. Kolejna zasada to autentyczność. Jestem autentyczny, czyli mam poczucie, że uczę się języka i nowych słówek po coś. I kolejna zasada, pokaż mi, jak mam się uczyć nowych słówek i pomóż mi poukładać całą leksykę w mądry i efektowny sposób, aby te słówka zostały ze mną jak najdłużej. Z tym łączy się kolejny punkt, kolejna zasada, czyli fitness mózgu. Nasz mózg uwielbia się gimnastykować, dlatego musimy zapewnić mu wiele, wiele powtórek. I ostatnia sprawa na dziś, czy nam się to podoba, czy nie, nasi uczniowie to cyfrowi tubylcy. Pokażmy im zatem, że technologia jest po coś, że na przykład może ona pomóc w nabywaniu nowej leksyki z języka angielskiego. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.nowaera.pl oraz do odwiedzenia Facebooka Nowa Era Angielskiego oraz koniecznie subskrybujcie kanał na YouTubie. Do zobaczenia!